Nazywam się Artur Celoński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Jest to kolejny odcinek tego cyklu. Mówię teraz na temat wiary. Chciałbym, żebyśmy podczas tego nauczania, podczas kiedy będę mówił o tych rzeczach, żebyśmy spróbowali ogarnąć zarys tematu wiary. Odcinek ten ma tytuł Wiara taka, jaka jest. Chciałbym zacząć od takiego wstępu, takiej myśli, na czym nasza wiara bazuje. Jest to przede wszystkim Chrystus w centrum. Nie ma nic innego w centrum, jest Chrystus w centrum. Nasza wiara jest chrystocentryczna. Drugą rzeczą, na której nasza wiara bazuje, to jest zdobywanie i pielęgnowanie tej wiary. Zdobywanie i pielęgnowanie. I po trzecie, to jest język. Na temat języka nie będę dzisiaj mówił dużo, dlatego że zrobię na ten temat zupełnie odrębne nauczanie, ponieważ jest to temat, który trzeba bardzo szczegółowo wyłożyć. Dzisiaj zajmiemy się zrobieniem pewnego zarysu, czyli wiara, jaka ona jest po prostu. Tak? Jaka jest ta wiara? I pierwszą rzeczą, od której chciałbym teraz zacząć, to jest takie zdefiniowanie tej wiary. Próbujmy ją sobie zdefiniować. Znamy już tę definicję z Listu do Hebrajczyków 11.1. Ja przeczytam te cztery fragmenty. Mam takie cztery fragmenty. Chciałbym, żebyśmy je sobie przeczytali. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli widzimy tutaj wiarę, która jest absolutną pewnością. Ona nie jest domysłem. Ona nie jest oczekiwaniem, o czym będę za chwileczkę mówił. Ta wiara to pewność. Tego, czego się spodziewamy. No czego się spodziewamy? Spodziewamy się manifestacji przychylności Boga i manifestacji Bożej mocy w naszym życiu. A więc wiara jest pewnością tego. Czyli tego, że my już te rzeczy mamy. One są już nam dane. Czyli że Bóg już nam jest przychylny i że już od tego momentu, kiedy my uwierzyliśmy w to, że Bóg jest nam przychylny, to ta Boża moc znajduje się w nas, ponieważ w momencie nowego narodzenia Duch Święty, który w nas zamieszkał z całym potencjałem Boga. Widzimy też, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widać, czyli że ona nie musi posiadać żadnych widzialnych dowodów, manifestacji. Oczywiście są manifestacje wiary, przeżywamy manifestacje wiary, przeżywamy przeróżnego rodzaju doświadczenia w sferze psychofizycznej, ale wiara, ona nie opiera się na tych rzeczach. Te rzeczy są wynikiem tejże wiary, ale my naszej wiary nie opieramy na doświadczeniach psychofizycznych. Ona jest pewnością tego, czego nie widzimy, czego nie czujemy, co nie jest dla nas w taki sposób psychofizyczny doświadczalne. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Przeczytamy sobie jeszcze to. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23-24. 11 rozdział, 23-24. Zaprawdę powiadam wam, królestwo, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. Oryginał, jak już powiedziałem, mówiłem wcześniej, jest napisane, otrzymaliście, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Czyli widzimy, że wiara, ona jest pewnością w takiej naszej codzienności, że ona
ona opiera się na tym, że my absolutnie jesteśmy pewni tego, że tak się właśnie rzeczy mają, jak Bóg powiedział. No i tutaj ten fragment również pokazuje nam, że ta wiara, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, ona znajduje się w nas, bo tutaj te słowo, gdybyście w innym miejscu, to znaczy, gdybyście mieli to ziarno, ale oryginał mówi, że to ziarno jest w was, wy je posiadacie, te ziarno. No i tutaj też ten element mówienia, więc tutaj już jest ten, też ten taki zarys, że ta wiara, ona musi być wypowiadana. Widzimy taką rzecz. Dalej spójrzmy, Ewangelia Jana 20, 24, 29. Ewangelia Jana 20, 24, 29. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę balsamego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, tylko wierz. Odpowiedział Tomasz, rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. To tak a propos, gdybyście kiedykolwiek rozmawiali z ludźmi, gdzie jest w Biblii napisane, że Jezus jest Bogiem. Rzekł mu Jezus: nie, żeś mnie ujrzał, uwierzyłeś? Błogosławieni, czyli szczęśliwi, szczęśliwsi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli widzimy tutaj kolejne potwierdzenie, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widać, i ona nie potrzebuje żadnej namacalnej formuły wstępnej. I ostatni werset w tej myśli, Rzymian 4:17-21. Rzymian 4:17-21. Jak napisano: ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona ta obietnica przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który z tego, to czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadziei, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa, a w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Widzimy tutaj, że ta wiara odnosi się do przeróżnego rodzaju doświadczeń, które są w naszym życiu, że przychodzą sytuacje, w których absolutnie nie ma żadnych dowodów sukcesu, ale że wtedy właśnie, kiedy my nie odchodzimy od tej wiary, czyli my ją uwalniamy, to ona funkcjonuje i ona przynosi sukces. Że widzimy, w tym zarysie wiary jest niezmiernie ważna wytrwałość, że nie mając już żadnej wizji sukcesu, nie wycofujemy się z tej wiary. Ona jest stała, ona nie potrzebuje niczego, co jest zewnętrzne. Także to są takie wersety, chciałbym, żebyście je sobie studiowali, przyglądali się im. A więc ta wiara właśnie taka jest. Właśnie ona porusza się w tej przestrzeni pewności, zaufania w to, co Bóg powiedział, pewności, że już się to posiada, wypowiadania tychże rzeczy, wytrwania w trudnych sytuacjach, nie zwracania uwagi na to, co jest widzialne, a koncentrowania się na tych niewidzialnych obietnicach. Widzimy taki zakres tutaj wiary, ten taki jakby początek. Drugą rzecz, którą chciałem, żebyśmy zauważyli, to to, że wiara, ona nie jest nadzieją. Pierwszy list do Koryntian 13:3 mówi, że teraz są te trzy: wiara, nadzieja i miłość. I wiara odnosi się do teraźniejszości, nadzieja do przyszłości, miłość do wieczności. Tak to wygląda. Więc bardzo ważną jest rzeczą, żebyśmy nie mylili formuły wiary z nadzieją. Ludzie
myślą w ten sposób, że wierzyć to oznacza oczekiwać na coś. No absolutnie. Istnieje formuła oczekiwania w wierze, ale to nie oznacza, że wiara sama w sobie ona oczekuje, ponieważ nadzieja oczekuje. Nadzieja oczekuje i nadzieja jakby jest ciągłym oczekiwaniem na rzeczy, które się spełnią. Nadzieja jest rzeczą ważną, ona dotyczy przyszłości. Przyszłość, ona jest dla nas oglądalna w nadziei, natomiast wiara to jest rzecz, która się dzieje dzisiaj. Ja wierzę dzisiaj. Nie ma czegoś takiego, że ja swoją wiarę inwestuję w przyszłość. Ja wierzę dzisiaj. Wiara jest ściśle związana z teraźniejszością. A więc jeżeli dzisiaj wierzysz, to dzisiaj ta wiara działa. Jeżeli dzisiaj nie wierzysz, to dzisiaj ta wiara nie działa. I nie możesz mówić o tym, że będziesz kiedyś tam wierzył, bo to jest mylenie wiary z nadzieją. Jeżeli oczekujesz sobie na coś, to jesteś człowiekiem nadziei. Jeżeli jesteś pewny, że posiadasz jakąś rzecz, mimo że jej nie widzisz, a opierasz się jedynie na tym, że Bóg powiedział, że ją masz, no to jesteś człowiekiem wiary. Także to jest taki tutaj element. Kolejna rzecz, to jest rzecz, która zawiera się w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:23 i w liście do Rzymian 10:10. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 jeszcze no, przeczytam, potem będę Wam już dyktował tylko niektóre wersety do badania osobistego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 i tutaj jest napisane: a sam Bóg pokoju niech was zupełnie w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj do tego dodajemy list do Rzymian 10:10, list do Rzymian 10:10. I mamy tutaj tekst: albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzimy, że wiara, ona nie jest sprawą, znaczy te wersety nam pokazują, że istnieje trójjedyność człowieka i że istnieje wewnętrzne, coś, gdzie się wierzy w sposób wewnętrzny, że to nie jest coś, że wiara nie jest czymś, co jest zgrupowane w formule zewnętrznej. To znaczy, że wiara jest sprawą ducha, a nie duszy, czyli naszej psychiki. Chodzi o to, przyjaciele, żebyśmy nie poszukiwali wiary w naszym umyśle, żebyśmy nie poszukiwali wiary w naszych emocjach, żebyśmy nie poszukiwali wiary w naszych decyzjach różnorakich. Oczywiście decyzje są skutkami wiary i bez tych decyzji ta wiara nie będzie szła dalej, ale my nie poszukujemy wiary w rzeczach, w rzeczach zewnętrznych. Wiara jest wewnątrz naszego ducha, ona jest w środku. Tam w środku znajdują się prawdy Boże i wiara opiera się na tychże prawdach Bożych. Nie opiera się na odczuciach, nie opiera się na tym, co ja myślę lub co nie myślę. Nie opiera się na tym, że jeżeli czegoś nie zrobię, no że to po prostu rzeczy przepadły, bo to tak nie działa. Wiara jest pewnością Bożych prawd i ona jest ulokowana głęboko w naszym duchu. Na czym opiera się jakby w kolejnych przestrzeniach wiara? Jakie są takie wsporniki tejże wiary? Więc widzimy w drugim liście Tymoteusza 3:16, że wiara opiera się na nienaruszalności Bożego Słowa. Czyli zobaczcie, dlaczego ja mówię, że to jest sprawa ducha, a nie duszy, czyli psychiki. Ponieważ wiara opiera się na słowie. Czyli wiara, ona bazuje na nienaruszalności Bożego Słowa. Nie na żadnych odczuciach. Wiara jest pewna tego, że Boże Słowo jest nienaruszalne. Dalej, w Kolosan 1:12-14 widzimy, że wiara opiera się na odkupieniu w Chrystusie. Wiara jest, opiera się na tym, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. No, opiera się na tym. Odkupienie w Chrystusie jest bazą dla funkcjonowania wiary. Więc to nie wierzymy w tego Boga, który ma jakiś tam humor,
taki czy inny, czy też udziela, bo to jest takie ciekawe, ludzie mówią, Bóg mi udzielił tego czy tamtego, to pewnie oni wielokrotnie mają coś innego na myśli, natomiast chodzi o to, że wiara opiera się na odkupieniu, którego dokonał Bóg w Chrystusie Jezusie. Następną rzeczą, którą widzimy w drugim liście do Koryntian, przeczytam dokładnie 3:17, to jest to, że wiara opiera się na realności nowego narodzenia. Drugi list do Koryntian 3:17, że kiedy wiara ona funkcjonuje, kiedy jej podłożem jest nowe narodzenie, czyli narodzenie z Bożego Ducha. Wiara nie funkcjonuje poza formułą narodzenia z Bożego Ducha. To nie znaczy, że Bóg nie zadziała w życiu jakichś tam ludzi, którzy się nie narodzili z Bożego Ducha, to też nie tak działa, ponieważ ja się modlę o ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha i w ich życie zostaje uwolniona Boża moc, są uzdrawiani, uwalniani z różnych rzeczy. Natomiast dlaczego tak jest? No bo ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Czyli wiara w swojej formule takiego uwolnienia na zewnątrz, też zadziałania globalnego, ona jest związana z realnością nowego narodzenia. Bóg jakby uzdolnił jedynie narodzonych z Bożego Ducha ludzi do wierzenia. Każdy inny człowiek to jest człowiek, który posiada ziarno wiary w sobie, ale ono nigdy nie zostało wykorzystane. To jest martwy element w nim. Posiada, ale to jest element zupełnie martwy. Kolejną rzeczą oznaczoną w pierwszym liście Jana 1:3-4 to jest to, że wiara opiera się na więzi z Ojcem. To znaczy, że jeżeli nie ma rozbudowywanej więzi z Bogiem Ojcem, z tej więzi syn-ojciec, ojciec-syn, to ta wiara, ona nie będzie się rozwijała. Ona gdzieś może istnieć w jakiejś niewielkiej formie, ale ona realnie w szerokim zakresie nie będzie się rozwijała. Następnie rzecz, która jest zapisana w Ewangelii Jana 4:13-14, pokazuje nam, że wiara opiera się na realności władzy, która jest w imieniu Jezusa, bo naszą wiarę opieramy na Jezusie i na władzy, która została Jezusowi dana przez Boga Ojca, czyli takie te sloganowe wypowiedzi w imieniu Jezusa, których zresztą sam często używam, one określają to, że człowiek wierzy nie na podstawie czegokolwiek innego, jak tego, co zrobił Jezus. Tego, co zrobił Jezus. I tego, że dzieją się rzeczy z uwagi na Jezusa, z uwagi na władzę, którą Jezus posiada, a która jest nam dana, ponieważ w Nim jesteśmy. No skoro w Nim jesteśmy, to używamy wszystkiego, czego On używa, co On posiada. Następną rzeczą zapisaną w liście do Rzymian 3:23-26 to jest to, że wiara opiera się na realności usprawiedliwienia w Chrystusie. To znaczy, że żeby wiara uwalniała się prawidłowo w naszym życiu, musimy być absolutnie przekonani, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, że nie mamy, że Bóg do nas nic nie ma, że nie ma do nas żadnych negatywnych skłonności, że nie ma żadnego negatywnego zdania, jeżeli chodzi o nasze życie. No i ostatnia rzecz z tej myśli, która jest zapisana w liście do Kolosan 1:12-14, to jest to, że wiara opiera się na realności, na tej świadomości realności obecności Ducha Świętego w nas. Czyli tylko człowiek pewien tego, że Duch Święty mieszka w nim, człowiek, który jest tak bardzo świadomy tego, jest w stanie prawidłowo wierzyć i ta wiara, ona w tym momencie odnosi prawdziwe sukcesy. I teraz w liście widzimy, że w ogóle wiara, ona jest ściśle związana z osobą. Wiara jest związana z osobą. Ja to kiedyś rozwinę przy innych nauczaniach, szczególnie w jednym takim nauczaniu szerzej będę o tym mówił, ale wiara jest związana z osobą, to jest wiara w osobę.
To jest wiara w osobę. I tutaj widzimy, że jest to pisane w liście do Galacjan 2:16. To jest wiara w osobę. Tak? Wiara w osobę. Jak ta wiara jest poukładana? To jest wiara w to, co stało się na krzyżu. Wiara w to, co stało się na krzyżu. Prawda? To jest, dalej, ta wiara opiera się na tym, że Boże obietnice wszystkie są zrealizowane w Chrystusie Jezusie. Czyli wiara się opiera na pewności zrealizowania obietnic w Chrystusie Jezusie. Wszystkich Bożych obietnic, które zostały kiedykolwiek uwolnione do ludzkości. One wszystkie w Chrystusie Jezusie mają swoje tak, tak mówi Słowo Boże. Że wszystkie obietnice Boże, ile ich by nie było, w Chrystusie Jezusie mają swoje tak. To oznacza, że my wierzymy w wypełnienie się obietnic w Chrystusie Jezusie, czyli my nie oczekujemy tego, że one kiedyś się wypełnią w naszym życiu, tylko my wierzymy, że one już się wypełniły w naszym życiu i w ten sposób funkcjonując ściągamy je do swojego życia. To tak działa. Dalej, ta wiara w osobę to jest wiara w to, co Jezus robi dla nas dzisiaj, w tej chwili. To, że On się wstawia za nami, że On oręduje za nami, że On jest ustawicznie po naszej stronie. To znaczy, że nawet kiedy upadamy, kiedy wydarzają się nam różnego rodzaju złe rzeczy w życiu, błądzimy, to nic nie przepada, nic się nie kończy. Prawda? My wierzymy w to, że tu się nic nie kończy, tylko że krew Jezusa Chrystusa, ona działa dla nas non-stop, Jego wstawiennictwo działa dla nas non-stop. Czyli On jest obrońcą ustawicznym. Tak? Cokolwiek, że my gdzieś upadamy, a tutaj ten głos syna do ojca, tato, to mój chłopak, moja dziewczyna. Dalej, wiara w osobę to jest wiara w to, co Bóg robi dzisiaj przez Ducha Świętego w nas, czyli że to jest bardzo osobowy temat. Że te moje życie, że Ty wierzysz, że to Twoje życie to jest życie, tak naprawdę w którym manifestuje się Duch Święty, który w Tobie zamieszkał. Czyli Ty wierzysz w tą osobę działającą w Tobie. Rozumiesz? No i ta wiara w osobę to jest wiara w to, co Bóg może i chce i robi przez Ducha Świętego bezpośrednio w naszym życiu teraz. Rozumiecie? Że to jest jakby wiara w to, że w zasadzie wszystko jest ugięte dla naszego życia. To jest ciekawa rzecz, bo często ludzie zostawiają ten temat i myślą, że są rzeczy, które się nie ugną do Twojego życia. Ale Słowo Boże nam tego nie pokazuje. Słowo Boże nam pokazuje, że nawet najbardziej takie stabilne rzeczy są w stanie ugiąć się do Twojego życia. Ugiąć się. I to wiara jest w stanie te rzeczy do Twojego życia ściągnąć. Widzimy przypadki w Biblii nawet tego, że słońce stanęło któregoś razu, że to w ogóle dzień się nie kończył. Przeciwne takie rzeczy, ale wiara to jest wiara w osobę, która ugina jakby w pewnym sensie rzeczywistość, która Cię otacza do Twojego pułapu wiary. Ja wierzę, że rzeczy się będą działy. I te rzeczy się dzieją, bo ja wierzę, że ten Bóg właśnie, że to tak jest. Że On tak właśnie tutaj działa w moim życiu. Tak? To mamy to. I teraz ja bym chciał, żebyśmy się troszeczkę skupili, a właściwie dosyć szeroko, żebyśmy na tym mogli pojechać, to jest zdobywanie i pielęgnowanie. Zdobywanie i pielęgnowanie. I list do Rzymian, przeczytajmy to. To jest dosyć ważna rzecz i chciałbym, żebyśmy ją sobie przeczytali. List do Rzymian,
10:17. List do Rzymian 10:17 mówi tak. Wiara wtedy jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Oryginał mówi tak. Wiara wtedy jest ze słyszenia, a słyszenie przez wypowiedziane słowa mające sens i konkretnie określające dany temat lub sprawę. A więc oryginał jest taki, że wiara wtedy jest ze słyszenia, a słyszenie przez wypowiedziane słowa mające sens i konkretnie określające dany temat lub sprawę, czyli rema. Jak to działa, przyjaciele? Bo niektórzy czytają taki tekst, wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe, i oni myślą sobie, ci ludzie, że to chodzi o to, że my czytamy Biblię i nasza wiara rośnie. No tak nie jest. Wiara nie rośnie przez czytanie Biblii. Czytanie Biblii jest ważne, ale nie przez to rośnie nasza wiara. Wiara nasza rośnie przez to, że my słyszymy wypowiadane słowa. My słyszymy wypowiadane słowa. Co to znaczy? To znaczy, że muszą zostać wypowiedziane słowa wiary, aby wiara rosła. A więc, i oczywiście tutaj też jest taka grupa ludzi, która myśli, że tutaj chodzi o to, że my mamy teraz czekać, aż Bóg nam objawi to, co jest napisane w Biblii i my to usłyszymy w naszym duchu, w taki czy w inny sposób. No to też nie o to chodzi do końca. Rozłóżmy to na części pierwsze. Spisane słowo Boga to jest logos. To jest słowo spisane. Wypowiedziane słowo Boga to jest rema. A więc jak podchodzimy do rzeczy? Punkt pierwszy, czytamy słowo. Słuchamy głoszonego słowa i tak dalej, i tak dalej. Czyli przyjmujemy ten logos jakiś. Następnie rozmyślamy o tym słowie, które usłyszeliśmy. Skupiamy się w modlitwie na tym. Czyli rozważamy te rzeczy. Następnie zaczynamy wypowiadać to słowo, o którym rozmyślamy. Mówimy o nim w rozmowach, podajemy je w przykładach, wypowiadamy się nim w różnych tematach. Rozumiecie? Czyli wypowiadamy to, o czym rozmyślamy. Rozmyślamy to, czego słuchamy. Jaki jest tego wynik? W wyniku takich działań przychodzi do naszego ducha objawienie od Boga dotyczące konkretnej dziedziny życia, czyli logos objawiony, czyli rema. W ten sposób działa. I to buduje naszą wiarę. A więc jeszcze raz. Wiara wtedy jest ze słyszenia. A słyszenie przez wypowiedziane słowa mające sens i konkretnie określające dany temat lub sprawę. A więc po pierwsze, czytamy Słowo Boże lub też słuchamy Go w różnorakiej formie. Czyli przyjmujemy te rzeczy z zewnątrz. Po drugie, rozmyślamy o tym, co słyszeliśmy. Rozważamy to w sobie. Wyobrażamy sobie te rzeczy. Po trzecie, zaczynamy się wypowiadać tym, co rozważamy, tym słowem, które rozważamy, w różnych rozmowach dajemy różne przykłady związane z tym. Wypowiadamy się w różnych tematach i z różnymi ludźmi w różnym czasie. To robimy z tymi rzeczami. I w wyniku tego następuje kulminacyjny punkt czwarty, że w wyniku tych działań
przychodzi do naszego ducha, czyli zjawia się w naszym duchu objawienie od Boga dotyczące konkretnej dziedziny życia. I tak się buduje konkretny element wiary w nas. Tam powstaje wiara. Przykład. Przykład. Słucham rzeczy na temat uzdrowienia. Czytam je i słucham. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni i tak dalej, i tak dalej. Słucham świadectw związanych z uzdrowieniem. Słucham nauczań związanych z uzdrowieniem. Co robię? Czyli wykonałem punkt pierwszy. Punkt drugi. Co robię? Rozmyślam o tym. Rozważam te rzeczy. Myślę o nich. Nie myślę o innych rzeczach. Są w moim ciele jakieś tam rzeczy, bóle, coś tam się wydarza, jakaś choroba, ale ja nie skupiam swojego umysłu na tej rzeczy, tylko skupiam na tym, co ja usłyszałem. Rozważam te rzeczy, rozmyślam sobie o nich. Marzę sobie w związku z tymi rzeczami. I teraz przychodzi punkt trzeci, gdzie dwa punkty mamy ze sobą. Przychodzi punkt trzeci. Zaczynam rozmawiać z ludźmi. Zaczynam wypowiadać te słowa, o których ja rozmyślałem. Zaczynam je wplatać w przeróżne rozmowy. Mówię ludziom, jak jestem zdrowy, jak ja się naprawdę cudownie czuję. Mimo, że odczuwam na przykład fizycznie różne inne rzeczy. Że jak to cudownie jest w ogóle, że to ten Jezus wziął na siebie moje choroby. A doradzam ludziom w tenże sam sposób. Mówię cały czas słowo, które rozważam. I w wyniku tego przychodzi do mojego ducha, czyli mam trzy punkty za sobą i wchodzi czwarty kulminacyjny punkt, że w wyniku tego ja zaczynam wierzyć, ponieważ przyszło objawienie do mojego ducha, zaczynam realnie wierzyć w tą prawdę i zgadnijcie, co się dzieje. Zaczynam za pomocą tej wiary, która we mnie powstała, ściągać łaskę pod tytułem, akurat w tym wypadku, uzdrowienie. Jaki jest efekt? Manifestuje się uzdrowienie w moim ciele. Rozumiecie, jak działa to? I tak jest w każdej dziedzinie życia. W ten sposób, przyjaciele. Oczywiście to wszystko jest związane z przebywaniem z Bogiem. To wszystko jest związane z zadeklarowaniem się, w pewnym sensie praktycznym zadeklarowaniem siebie i w każdym calu w stosunku do Jego miłości. Twój jestem, z Tobą przebywam, Ciebie kocham, spotykam się z Tobą jak tylko mogę. Modlę się w innych językach, kiedy tylko mogę. Uwielbiam Cię, kiedy tylko mogę. Spędzam z Tobą czas. Rozumiecie? To jest jakby bardzo silnie to jest związane z naszym przebywaniem z Bogiem, bo też istnieje, istnieje gro ludzi, którzy chcą złapać technikę jakąś. To tak nie ma. To są sprawy pewne techniczne, które ja Wam właśnie wyjaśniam, ale to jest związane z przebywaniem z tym Bogiem. Tego się nie zastąpi. A więc zaufanie Bogu wynikające z bycia przekonanym o Jego prawdomówności. Ono zaczyna owocować różnorakimi rzeczami związanymi z manifestacją wiary. W ten sposób się to rozwija, czyli my pogłębiamy tą formułę zaufania, aby wiara rosła. To jest przedziwne, że jakby wiarą wiarę napędzamy. Ja wierzę, że ja w ogóle mówię do tych z Was, którzy macie uszy do słuchania, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Ale w taki właśnie sposób my zdobywamy tą wiarę. No a jak ją pielęgnujemy? Jak się pielęgnuje wiarę? Bo widzimy, jak ją zdobywamy, tą wiarę. Ale jak ją pielęgnować? Bo coś zdobyłeś, teraz musisz to pielęgnować. Pierwszy list, przepraszam, list Jakuba,
1:22-24. Jest Jakuba. 1:22-24. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, kim jest. A więc widzimy, że pielęgnowanie wiary, ono jest związane z posłuszeństwem. Bądźcie wykonawcami słowa. Bądźcie wykonawcami słowa. A oryginał mówi, bądźcie wykonawcami słowa wyjaśnionych zasad postępowania. Bądźcie wykonawcami słowa wyjaśnionych zasad postępowania. A więc zobacz, kiedy ty ze słyszenia, tak? Przez te słyszenie, przez ten system, o którym mówiłem przed chwilą, zdobywasz tą wiarę, to ty teraz masz obowiązek, ponieważ ty otrzymałeś już wszystko, co jest ci do tego potrzebne, czy masz objawienie i wiara w tobie powstała, to ty teraz musisz być temu posłuszny. Ja podkreślam słowo musisz. Jeżeli nie jesteś posłuszny w wierze, to wiara z ciebie wyleci. Ona z ciebie wyleci. I teraz w jaki sposób my jesteśmy posłuszni w wierze? Po pierwsze to jesteśmy wykonawcami objawionych zasad słowa. Jakich zasad? Objawionych, czyli w wyniku tego, o czym ja mówiłem wcześniej, tak? My wiemy już, jak się rzeczy mają i teraz jesteśmy odpowiedzialni za to, ponieważ my wiemy, kto ma temu będzie dodane, z jednej strony jest powiedziane, z drugiej strony jest powiedziane, że komu dużo dano, tego się dużo wymaga. Więc jeśli ty już złapałeś to objawienie, to teraz jesteś odpowiedzialny za to. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby postępować zgodnie z tym objawieniem. No, druga jaka jest rzecz w tym wszystkim, to jest przeciwstawienie się duchowi niedowiarstwa. Niedowiarstwo to jest duch. To jest duch. Manifestują się przez to, że za pomocą myśli, uczuć, różnego rodzaju odczuć fizycznych lub zdarzeń zewnętrznych podważa określoną Bożą zasadę, zadając jej kłam. Występuje on w pewien taki widzialny przeciw niewidzialnemu. Duchy niedowiarstwa używają rzeczy widzialnych, aby zdławić rzeczy niewidzialne. Rozumiecie, przyjaciele? Niedowiarstwo tak działa. Zresztą przeczytajmy list Jakuba 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. My widzimy tutaj, że mamy ten obowiązek obrony tego, czyli pielęgnowanie wiary, ono jest pewną formą obrony. My się bronimy przed niedowiarstwem. Niedowiarstwo atakuje. Ponieważ wiara to jest pewność rzeczy niewidzialnych, tak? Przeświadczenie o rzeczach niewidzialnych. Pewność tego, że to, czego nie widzimy, to my mamy, no to diabeł atakuje nas widzialnymi rzeczami przeciwnymi temu. I my musimy odeprzeć atak przeciwnika, odeprzeć duchy niedowiarstwa. A więc pielęgnowanie wiary, ono polega na odpieraniu demonicznych sił niedowiarstwa. Odpieraniu tego, co jest widzialne, a co przeczy naszej wierze w niewidzialne. Rozumiecie? Czyli jesteśmy po pierwsze odpowiedzialni za objawione zasady słowa, czyli za wykonywanie ich. Po drugie, musimy podjąć walkę przeciwko demonicznym siłom niedowiarstwa. Już przyjąłem przez wiarę uzdrowienie, jestem zdrowy, po tygodniu ból wrócił. I teraz jaka myśl jest pierwsza? Oczywiście w tym momencie wszystko już działa przeciwko tobie. Odczucie ciała działa przeciwko tobie.
myśli idą za tym, no bo przecież myśli mówią, nie no kurczę, przecież no co, Bóg mnie nie uzdrowił, zaczynają poddawać wątpliwość. Emocje szaleją, mówią, kurczę, stary, gdzie ty jesteś, w ogóle w jakim ty systemie żyjesz? Weź się ogarnij, znowu się noga boli. Czy to w ogóle jest nieprawda, co się wydarzyło? Zobaczcie, co to jest. To jest nacisk demonicznych sił. Ale jaka jest prawda? W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, czyli jestem zdrowy. No to jak to? Jestem zdrowy i boli mnie kolano? No tak! Jestem zdrowy i boli mnie kolano. No tak wygląda ten paradoks w ogóle tutaj całego zjawiska. Czyli ja jestem w jakimś przedziwnym miejscu. Jestem zdrowy i boli mnie kolano. Co teraz muszę zrobić? Ja teraz muszę zacząć uderzać w to zjawisko pod tytułem boli mnie kolano. A więc ja zaczynam zaprzeczać w wierze temu, że ta rzecz, ona ma miejsce. Przy czym dalej odczuwam, przy czym dalej wszystko szaleje we mnie. Prawda? Ale co robię? Mówię i mówię, dlatego w języku będę mówił bardzo dużo, ale w innym momencie. Ja teraz mówię wiarę. Co to znaczy? Jestem zdrowy. No tak mówię, jak uwierzyłem. Jestem zdrowy w imieniu Jezusa. Kolano, jesteś zdrowe, silne w ogóle. Tutaj idę zagrać w piłkę, idę w ogóle na siłownię. Właśnie dzisiaj zrobię przysiady, ponieważ ja mam zdrowe kolana. No kurczę, wkładam buty, kolano boli. Rozumiesz, siadasz na rower czy do samochodu, kolano boli. Idziesz na siłownię, no kolano boli. Zakładasz ciężary na sztangę, kolano boli. Tak? Wchodzisz pod sztangę, kolano boli. Robisz przysiad, kolano boli. Ale za chwilę ból zaczyna słabnąć. A za chwilę ból znika. Dlaczego? Zdławiłeś demoniczną siłę niedowiarstwa, która objawiła się bólem fizycznym. W tym miejscu, bo to miejsce było uzdrowione. Tak? Więc rozumiecie, to chcę, żebyście zaczęli łapać zakres wiary, zarys w ogóle tego wszystkiego. No i co? No i jakby trzeci tutaj element tego pielęgnowania wiary to jest życie modlitewne, czyli stan uwielbienia, ustawiczny stan uwielbienia. Że w ogóle wiara, ona musi być podlewana naszą wdzięcznością. A więc nie ma w wierze miejsca na narzekanie, na wspominanie porażek. Rozumiecie? Nie ma miejsca na podważanie w sobie czy do kogoś poprzez swoje słowa prawd związanych z wiarą. Po prostu. A więc widzimy, że to zaufanie Bogu wynikające z bycia przekonanym o Jego prawdomówności powoduje, że nasza wiara rośnie, rozwija się i my umiemy, możemy ją pielęgnować. I ostatnią rzeczą, którą w zasadzie chcę powiedzieć, to jest to, jak w tym odcinku tutaj, jak trwać w wierze, jak jej nie tracić. Troszeczkę o tym powiem głębiej może. Ale wcześniej chcę zakomunikować o niezmiernie ważnej rzeczy, którą jest właśnie wypowiadanie wiary. Ja dzisiaj robię tylko mały komunikat w tym nauczaniu. Bo to wszystko, o czym mówiłem do tej chwili, ono jest ściśle związane z odpowiednią formułą języka. Musimy wypowiadać. Wiara wypowiadana jest wiarą pełną. Wiara niewypowiadana jest wiarą niepełną, jest szczątkowa. To nie znaczy, że bez wypowiadania wiara w ogóle nie działa. No to tak nie jest. Chociaż Bóg mocno nam daje znak w tym liście do Rzymian, że sercem, to cytowaliśmy, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu, czyli ratunkowi. Tutaj te greckie słowo użyte na stwierdzenie, na określenie zbawienia to jest sozo. Czyli, że ten całokształt Bożego ratunku, jak w każdej formie duchowej, psychicznej, materialnej, że to jest związane z wyznawaniem, czyli z ogłaszaniem, proklamacją, wypowiadaniem się. Wiecie, Bóg stworzył wszystko swoim językiem i On, w ogóle jesteśmy jedynymi istotami, które mówią, tutaj jeśli chodzi o te naturalne takie stworzenia tutaj na ziemi,
z rośliny zwierzęta one nie mówią, a ludzie mówią. I dlaczego? Bo Bóg mówi. I to słowo, nasze słowo, które jest ugruntowane w wierze, to ono jest po prostu jak młot burzący i jak po prostu dobry rolnik, który sadzi, podlewa i tak dalej. No ja o tym mówię, będę dużo mówił w innym odcinku, a dzisiaj tylko robię taki komunikat, że to wszystko, co do tej pory powiedziałem, to jest jakby ściśle związane z wypowiadaniem, czyli z tą kulturą, z kulturą naszej mowy. A teraz chciałbym ten odcinek zamknąć takimi informacjami na temat, jak trwać w wierze i jej nie tracić. I chcę, żebyś wiedział, że to ty jesteś odpowiedzialny za trwanie w wierze. I że ty też będziesz ponosił konsekwencje utracania rzeczy. To znaczy, że jeżeli nie będziesz trwał w wierze, to będziesz tracił. To jest twoja odpowiedzialność, nie Boga. To nie Boga odpowiedzialność, to twoja. Bóg ci wszystko dał do tego, abyś wierzył, żebyś mógł wierzyć. Masz wszystko do tego, pełne oprzyrządowanie. Bóg, ale Bóg dał ci też wolną rękę w tym wszystkim, bo cały czas jesteś decydentem. On ci wszystko dał, ale on za ciebie nie będzie wierzył. Bóg za ciebie nie wierzy. Niektórzy to by chcieli, żeby Bóg za nich wierzył w Boga. Nie tak nie działa, że Bóg wierzy w siebie zamiast ciebie. Bzdura. Ja chciałbym dać wam dzisiaj na końcu taką... listę złodziei wiary. Oraz taką listę czynności podtrzymujących wiarę. I zacznę od tej listy, którą sobie zapisałem jako złodzieje wiary. I po pierwsze to jest, pierwszy złodziej wiary to jest brak zrozumienia faktu bycia nowym stworzeniem. A więc jeżeli ludzie nie mają pewności zbawienia, to oni nie będą prawidłowo wierzyć. Nie ma szans. Pierwszy złodziej wiary. Brak zrozumienia faktu bycia nowym stworzeniem. Po drugie, brak zrozumienia naszej pozycji w Chrystusie. Jeżeli człowiek nie ma zrozumienia, że z Chrystusem panuje, że umarł z Chrystusem jako stary człowiek, narodził się jako nowy człowiek i z Nim panuje, no to ten brak zrozumienia, to jest złodziej wiary. Następnie brak zrozumienia sprawiedliwości Bożej. Czyli brak zrozumienia tego, że Boża sprawiedliwość nie opiera się na naszych uczynkach, tylko na tym, co zrobił Chrystus dla nas. Krótko powiedziawszy, czy ty dobrze czynisz, czy źle czynisz, to jesteś sprawiedliwy, jeśli oddałeś życie Jezusowi i On zamieszkał w tobie. To jesteś sprawiedliwy i koniec. Czy dobrze czynisz, czy źle czynisz? No to tak brzmi jak zostawienie furtek do grzeszenia. Natomiast ja zawsze powtarzam, że ja się urodziłem w 1972 roku i do tej pory naprawdę ludzie świetnie sobie radzili z grzeszeniem beze mnie. Czyli ja nie otwieram ludziom furtek do grzeszenia, natomiast mówię prostą rzecz, że jeżeli ty narodziłeś się z Bożego Ducha, to ty jesteś sprawiedliwością Bożą i ty musisz to zrozumieć, że sprawiedliwość Boża nie dotyczy twoich uczynków, tylko twojego bycia w Chrystusie. I koniec. Czwarty złodziej wiary to jest brak zrozumienia naszego prawa do korzystania z imienia Jezus. To jest złodziej wiary, ponieważ wierzymy przez Jezusa, a Jego imię jest pewnego rodzaju kluczem. I to imię to nie oznacza, że zawsze się wypowiada te imię i te imię to jest taki, wiesz, taki właśnie fizyczny klucz, którym się coś tam otwiera. Jak coś powiem w imieniu Jezusa, to się stanie. To nie jest magiczne zaklęcie. Brak zrozumienia naszego prawa do korzystania z imienia Jezus to jest brak zrozumienia, że my jesteśmy nazwani imieniem Jezus. Czyli, że kiedy my się za coś zabieramy, tak jakby się Jezus zabrał. Ale brak zrozumienia tego powoduje, że wiara nasza jest
wykradana. Następnie brak działania w oparciu o Słowo Boże. Następny złodziej wiary to jest brak działania w oparciu o Słowo Boże, natomiast działanie w oparciu o nasze, o inne rzeczy niż o Słowo Boże. O jakieś nasze doświadczenia różne, a nie o Słowo Boże. To jest złodziej wiary. Następny złodziej wiary to jest brak wytrwałości w wyznawaniu wiary. Kiedy ludzie wycofują się z wyznawania wiary, to myślą, że oni się nie wycofują z wiary. No właśnie się wycofują z wiary. Kiedy ludzie zaczynają inaczej mówić niż wierzą, do tej pory mówili tak jak wierzą, teraz się wycofują, bo już są zmęczeni w cudzysłowie takim zjawiskiem, to powoduje, że wiara zostaje wykradziona. Następny złodziej wiary to jest rozważanie smutku i poddawanie się mu. Jeżeli rozważasz smutek, rozważasz smutne sprawy, rozważasz je, rozkładasz je na części pierwsze i poddajesz się tym stanom nostalgicznym, to wykrada wiarę z Twojego życia. Następnym złodziejem wiary jest narzekanie. Narzekanie kradnie wiarę po prostu jak zawodowy przestępca. Narzekanie jakiegokolwiek rzędu. W sprawach małych i dużych. Duchowych, psychicznych czy fizycznych. Następny złodziej wiary to jest brak dziękczynienia, czyli brak wdzięczności. To wykrada wiarę. Ludzie, którzy nie okazują wdzięczności, oni są ludźmi, gdzie wiara z nich po prostu wycieka. Następny złodziej wiary to jest plotkowanie. Plotkowanie. Dzisiaj nie mamy na to czasu dzisiaj, żeby wykładać każdy z tych elementów. Sprawdźcie sobie, czym jest plotkowanie w internecie. Ale plotka kradnie wiarę. Plotkarze to ludzie, którzy są niewierzący w swojej praktycznych działaniach. Następny złodziej wiary to jest krytyka. Krytyka. Krytyka to nie jest sprawiedliwy osąd. Ja o tym nieraz mówiłem, pisałem. Sprawdź sobie, czym jest krytyka. I pamiętaj, że krytyka, ona niszczy Twoją wiarę. Następne to jest powątpiewanie, czyli następny złodziej wiary to jest powątpiewanie, czyli to jest rzucanie małych wątpliwości w całokształt Twojej wiary. Małe liski, takie niszczące winnice, jak to jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, są malutkie takie punkty, w których człowiek wycofuje się z wiary, podważa ją. Powątpiewanie. Następny złodziej wiary to jest zwracanie swojego wzroku na logikę tego świata. Wiara w wielu wypadkach jest zupełnie nielogiczna w stosunku do logiki tego świata. Ona jest logiczna w swojej podstawy, tak? Ale nie jest logiczna, jeżeli chodzi o system tego świata. I zwracanie uwagi na logikę tego świata po prostu morduje naszą wiarę. Następny złodziej wiary to jest zwracanie swojego wzroku na odczucia różnego rodzaju. Nasze odczucia, jeżeli są przeciwne prawdzie, są wrogie wierze. Następny złodziej wiary to jest zwracanie swojego wzroku na okoliczności, czyli to, co się dzieje wokół nas. To, co się dzieje wokół nas, jeżeli jest kontra prawdzie Bożej, to zwracanie uwagi na to, koncentrowanie się na tym, to będzie zabijało naszą wiarę. Następny złodziej wiary to jest przebywanie wśród głupców. Czyli wśród ludzi, którzy będą zaniżać Twój poziom życia duchowego. To będzie kradło Twoją wiarę. Następny złodziej wiary to jest przebywanie wśród głosów niewiary. Czyli wśród ludzi, którzy będą mówili niewiarę do Twojego środowiska. To są, tutaj funkcjonują złodzieje wiary. Wśród głosów niewiary. Następny złodziej wiary to chęć podobania się ludziom. Czyli wzgląd na osobę kradnie Twoją wiarę. Następny złodziej wiary to rozważanie lęków różnego rodzaju. Kiedy rozważamy, rozmyślamy o lękach,
o różnych strachach, to kradnie naszą wiarę. Następny złodziej wiary to opieranie się na prorokach. Prorocy, oni są głosem wtórnym do Twojego życia. Głosem pierwotnym jest głos Twojego odrodzonego ducha, wewnętrzne przekonanie, cichy głos w Twoim wnętrzu i wiele, wiele innych rzeczy. O tym chcecie się dowiedzieć więcej, to posłuchajcie moich nauczeń na temat słuchania Bożego głosu. Ale opieranie się na prorokach bez wewnętrznego prowadzenia, bez zgodności z wewnętrznym prowadzeniem, jest to złodziej wiary. Następny złodziej wiary to niechęć do zmian. Nie chcemy się zmieniać. Nie chcemy zmieniać rzeczy różnego rodzaju, które są nam poddawane przez Ducha Świętego, to kradnie naszą wiarę. I ostatni złodziej wiary, którego sobie tutaj odnotowałem, to zgoda na słowa niewiary uwalniane do naszego życia, czyli zgoda na to, co się mówi w związku z kontrowaniem naszej wiary do naszego życia. Zgoda na to. To jest złodziej wiary. Przeanalizujcie sobie te rzeczy przecież. I teraz taka krótka lista czynników pozwalających utrzymać wiarę. Po pierwsze jest to uwielbienie. Uwielbienie. Musisz rozwinąć cały system uwielbienia Boga. Po drugie to jest dziękczynienie, czyli rozwinięcie w sobie potężnych przestrzeni wdzięczności. Po trzecie jest to czczenie Boga, czyli ustawiczne wypychanie Boga w swoim życiu powyżej swojej mentalności. Po czwarte to są kroki samotnej odwagi. Wiara, ona potrzebuje kroków odwagi. W ogóle wiara jest tak naprawdę dla odważnych. Nie? Następny taki czynnik pozwalający utrzymać wiarę, to jest dogłębne studium Słowa Bożego, przede wszystkim Nowego Testamentu. Następnie to jest samotne szukanie Boga, czyli rozwój, bardzo silny rozwój komory. Następnie to jest wykorzystywanie czasu, czyli organizacja czasu pod kątem naszej wiary, która jest ściśle związana z rozwojem duchowym na przykład. Następnie to jest stawianie Bożego Słowa na pierwszym miejscu. Boże prawdy są priorytetami w naszym życiu. One są stawiane wysoko. I ostatni taki czynnik to jest natychmiastowe posłuszeństwo głosowi naszego odrodzonego ducha. Przyjaciele, chciałem Was zostawić z tymi rzeczami. One dają nam taką ramę, w której w ogóle będziemy się poruszać w naszych dalszych nauczaniach w tym bloku związanym z wiarą. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy słuchali tego Słowa. Ojcze, dziękuję Tobie, że Twoje Słowo przenika każdego człowieka, Ojcze, który tego słuchał. Ojcze, ja modlę się o każdego z tych ludzi. Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch wiary wypełniał tych ludzi. Niech Twoja potężna obecność ich przenika. Duchu Święty, niech ta perspektywa wiary będzie w ich życiu jasna, klarowna, niech przynosi im sukces za sukcesem. W imieniu Jezusa.